Sim Radio. Dzień dobry, jesteśmy w Radiu Sim w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przy mikrofonie Martyna Olejnik, a moim dzisiejszym gościem jest redaktor Anita Gargas. Szczęść Boże! Pani redaktor, dzisiaj byliśmy na sympozjum oblicza dziennikarstwa i była Pani dzisiaj jednym z prelegentów. Tematem Pani wykładu był dziennikarz wobec wymiaru nie. Sprawiedliwości. Skąd ten temat i dlaczego niesprawiedliwości? Jestem dziennikarzem śledczym i niestety konsekwencją moich działań, działań dziennikarzy śledczych, jest to, że muszą się liczyć z procesami. I nie byłoby problemu w państwie, w którym mm, procesy sądowe toczą się zgodnie z literą prawa. Niestety w Polsce mamy do czynienia często w sądach z, z deformacją tego, co jest wymiarem sprawiedliwości. Spotykamy się właśnie z niesprawiedliwością i stąd tytuł tego naszego spotkania, tej naszej prelekcji. Dziennikarz nawet bardzo dobrze przygotowany do tematu. Dziennikarz, który bardzo rzetelnie sprawdza źródła informacji. Sprawdza wszystkie y, dokumenty, rozmawia ze świadkami danego zdarzenia. Y, wielokrotnie y, zapoznaje się z relacjami różnych y, świadków. Nawet tak dobrze przygotowany do podjęcia tematu, do realizacji tego tematu dziennikarz musi się liczyć z tym, że bohater, negatywny bohater, którego opisuje, dla zasady będzie chciał podać go do sądu. Po pierwsze, dlatego, że jest to bardzo dobrze, dobre, wizerunkowo dla niego samego. Yy, on zawsze może w taki, taki negatywny bohater, powiedzieć, no, oni zrobili jakiś tam materiał, ale to wszystko była nieprawda, i dlatego ich podałem do sądu. Po drugie, taki negatywny bohater zawsze może liczyć na to, że trafi na sędziego, który nie lubi systemu wartości, który my przedstawiamy, nie lubi medium, które dziennikarz reprezentuje, albo po prostu, o czym też mówiliśmy dzisiaj na sympozjum, jest resortowym dzieckiem. I jako resortowe dziecko będzie robił wszystko, żeby wybronić kogoś, kogo my opisujemy, bo zwykle opisujemy tych związanych z lewymi interesami, tych, którzy powiązani są właśnie z patologiami na styku biznesu, polityki, czyli organów państwa i służb specjalnych. I taki negatywny bohater liczy na to, że trafi na sędziego, że tak powiem ze swojej bajki który nie patrząc na dowody zebrane przez dziennikarza, po prostu go skaże. I dlatego my nazwaliśmy tą sytuację zderzeniem z wymiarem niesprawiedliwości. Ja miałam do czynienia z takimi procesami, w których sąd nawet nie zechciał zapoznać się z programem, o który toczyła się sprawa. To znaczy, dla każdego przeciętnego, myślę, obserwatora, czysta, no, czysta chronologia zdarzenia w sądzie powinna wyglądać tak, że jest przedmiot sporu i ten przedmiot sporu się ogląda, prawda? Przedmiotem sporu jest odcinek jakiegoś programu, to ten program się ogląda, żeby wiedzieć, o czym potem będzie mowa przez kolejne, Ileś tam posiedzeń sądu. A tutaj bywały sytuacje, że sąd nawet nie miał nawyku, żeby, żeby taki dowód na sprawie przeprowadzić, bo wyemitowanie w czasie rozprawy odcinka programu jest też przeprowadzeniem dowodu. Więc nawet takim dowodem się nie zainteresował sąd. Więc jak tutaj można mówić. O sprawiedliwości, skoro sąd nawet nie wie, o czym będzie mowa na procesie, który będzie, któremu będzie przewodniczył. Ale mm, były też inne przykłady, bo to mm, cała rzecz polega na tym, że ci negatywni bohaterowie naszych programów, naszych dziennikarskich śledztw. Oni liczą poza tym, że wizerunkowo będą cały czas mówili, że przecież to wszystko nieprawda, bo proces się toczy. Oni chcą również zastraszyć dziennikarzy. Więc często proces wiąże się z tym, że wytaczane są roszczenia, to znaczy jest mowa o roszczeniach wysokich, milionów. Milion to taka kwota, która już w tej chwili nie szokuje, jeśli chodzi o dziennikarza. Mimo, że dla nas oczywiście jest szokująca, bo to jest no, ile trzeba pracować, żeby zarobić milion, prawda? Więc wytaczają sprawę o odszkodowanie wysokości miliona złotych. Większość dziennikarzy w tym momencie no, bardzo się boi, prawda? Boi się o to, co się wydarzy. I często się godzą na jakieś... Yy, lewe ugody, wycofują się z procesu, za wszelką cenę przepraszają. A to nie chodzi o to, żeby przepraszać tam, gdzie nie ma za co. Yy, więc zastraszanie dziennikarza indywidualnie, a także zastrasz... taki wytaczanie procesu ma również na celu zastraszanie całego środowiska, po to, żeby się nie odbywała debata na temat nieprawidłowości, patologii. Związanych z organami państwa, z organami ścigania, bo przecież my często piętnujemy prokuraturę, policję, z organami samorządowymi. Przecież to chodzi o to patrzenie wszelkiej władzy na ręce. I to zastraszanie blokuje, tłumi debatę publiczną na temat patologii, z jakimi mamy na co dzień do czynienia. I to też jest skutek, to znaczy to też jest efekt uboczny tego wytaczania procesów dziennikarzom. A y, same procesy, y, jeśli trafimy na sędziego uczciwego, to może nawet w fazie pierwszej, to znaczy przed wejściem sprawy na wokandę, może od, oddalić pro, y, pozew. Ale w mojej karierze zdarzyło się tak dwa razy. A miałam tych procesów kilkadziesiąt. W tej chwili za sam magazyn śledczy Anity Gargas mam dwadzieścia parę. 24. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest bardzo dużo, i rzeczywiście jest dużo, ale biorąc pod uwagę, że podjęliśmy blisko 300 śledztw, no to to jest ułamek. A i tak większość tych procesów, jeśli nie wszystkie, wygrywamy. Tylko to jest kwestia lat. Więc jest to ułamek i zdarzają się takie programy, gdzie wytaczane nam są cztery procesy naraz, więc jeszcze liczba odcinków, za które nam wytoczono procesy jest jeszcze mniejsza. I w czasie tych procesów można Zaobserwować pewne typowe mechanizmy, jakie stosowane są wobec dziennikarza. Jeśli oczywiście nie ma materiału, jeśli materiał dowodowy wskazuje, że mieliśmy pełną rację, no to zaczynają z nami zabawiać się w inny sposób. Przewlekają sprawy. Sprawa na przykład, czekamy na rozpoczęcie procesu, który oczyści nasze dobre imię, prawda? Na, nas szkalowano, że jesteśmy nierzetelni, niesumienni, że nie dochowaliśmy staranności dziennikarskiej. My chcemy oczyścić się, chcemy nasze dobre imię oczyścić. Sprawa nie trafia na wokandę latami. Trzy lata, dwa lata, półtora roku, przerwy między jednym procesem a drugim potrafią wynosić 10 miesięcy. Między jedną rozprawą a drugą. 10 miesięcy. Po 10 miesiącach dochodzi do rozprawy, nie pojawia się druga strona. Nie pojawia się druga strona, no to sam musi wyznaczyć nowy termin. Kolejne parę miesięcy mija. Niektóre procesy trwają no już 7 lat. Chociaż to nie są rekordy w, w, akurat w mojej karierze. Za wcześniejsze programy, nie wiem czy Państwo pamiętają, był taki m, też ciekawy program śledczy Misja Specjalna, no to tam nawet i 8 lat trwały, zanim się nie uprawomocniły naszą wygraną. I to niestety bardzo przykre było to, że o ile wszyscy dziennikarze pisali o tym, że proces nam wytoczono, to tyle. Nikt nie pisał o tym, że wygraliśmy proces po tych paru latach, bo już nie było zainteresowania, bo to niewygodna informacja, prawda? Łatwiej y, dziennikarza obsmarować, niż napisać coś pozytywnego o nim. Więc y, no, takie są y, te niuanse y, w, 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 w starciu. Dziennikarza z wymiarem, który powinien być wymiarem sprawiedliwości, ale to nie powinno zniechęcać nikogo do uprawiania tego zawodu, bo jednak blasków jest więcej niż cieni. Blasków jest więcej niż cieni, jednak dziennikarstwo śledcze to jest niesamowicie trudny zawód. O jakich blaskach pani mówi, ponieważ tutaj nam się wyłania bardzo ponury obraz tego zawodu, a z pani perspektywy, co jest pięknego w tym zawodzie? Przede wszystkim to, że poza tym, iż kogoś opisujemy, yy, opisujemy jego yy, skandaliczne zachowania, jakąś aferę opisujemy, to zawsze komuś równocześnie pomagamy. Bo napiętnowanie jakichś patologicznych działań oczyszcza atmosferę, oczyszcza daną strukturę, na przykład z korupcji, z jakichś niezdrowych układów, z nepotyzmu, albo po prostu zwraca uwagę na zaniechania. I yy, kiedy pomagamy komuś, a często. Piszą do nas ludzie, dla których jesteśmy ostatnią deską ratunku, bo już się zwracali i do, do policji, do prokuratury, do, do różnych organów i nie uzyskali pomocy. Jeśli nam udaje się nagłośnić jednak jakiś problem i zmienia się coś w tej sprawie, no to to jest satysfakcja, której nie da się z czymkolwiek porównać. To jest sukces, który powoduje, że, że człowiek jest uskrzydlony i chce się zajmować kolejnymi sprawami. Przecież y, ja tylko chcę powiedzieć, że y, poza opisywaniem takich grubych afer korupcyjnych z udziałem posłów albo innych polityków, y, albo biznesmenów, to my też zajmowaliśmy się na przykład y, śmieciami przywożonymi z zachodu, zwłaszcza z Niemiec, do Polski. Bez żadnej kontroli, nielegalnie. Zajmowaliśmy się tym jeszcze zanim to stało się modne. Zajmowaliśmy się ochroną naszego dziedzictwa kulturowego, niszczeniem zabytków pod deweloperkę, pod patodeweloperkę. No tutaj naprawdę bardzo wiele zrobiliśmy dobrego. Niszczeniem naszego kulturowego dziedzictwa, na przykład przyrodniczego. Zwracaliśmy uwagę na to, że. Niszczy się jakieś obszary objęte ochroną, Natura 2000, na przykład, po to tylko, żeby zbudować jakiś gigantyczny obiekt, który w ogóle nie ma racji bytu w danym, w danym rejonie. Jakieś gigantyczne hotele, które są budowane w górach, albo gigantyczny hotel, który jest budowany na wybrzeżu, tam gdzie nie powinno w ogóle być miejsca na wycinkę drzew, na niszczenie naszego nabrzeża, na niszczenie pasa wydm ochronnych. I to wszystko na przykład opisywaliśmy. I tutaj mamy pewne sukcesy. Opisywaliśmy na przykład sprawę pewnej firmy niemieckiej. W której fabryce przepakowywano, konkretnie mówię o doktorze Etkerze, w której przepakowywano przeterminowane towary do nowych opakowań z nową datą. I ta sprawa, no już z tego co wiemy, nawet została nagłośniona w Niemczech. Niestety nie możemy dalej kontynuować naszego dziennikarskiego śledztwa. To był jeden z ostatnich tematów, jakimi się zajmowaliśmy, bo program został zdjęty z anteny przez nielegalne władze, uzurpatorskie władze telewizji. Ale to są takie tematy, które powodują, że komuś pomagamy, no, yy, nagłaśniamy sprawy, którymi nikt inny się nie chce zajmować. Ale zajmowaliśmy się też indywidualnymi przypadkami. Na przykład. Yy, Osób, które, osoby, która walczyła o życie swojego syna, który po ciężkim wypadku był w takim stanie, że radzono matce, żeby odłączyć go od aparatury. Matka się na to nie godziła walczyła jak lwica o jego życie i dzisiaj ten młody człowiek uprawia sporty, funkcjonuje normalnie. A mówiono, że będzie rośliną. A mówiono, że będzie rośliną. E, więc opisujemy również, opisywaliśmy również i takie przypadki. I mm, bardzo dużo spraw samorządowych, bo to przecież patrzenie władzy na ręce to nie tylko chodzi o najwyższe władze, ale też, a może zwłaszcza o te samorządowe, bo Układy na szczeblu samorządowym są najbardziej trwałe. Ludzie, którzy pełnią tam funkcję burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, tworzą układy, które trwają przez wiele kadencji i nie można ruszyć patologii, które się kryją za tymi układami. My nagłaśnialiśmy takie sytuacje. Więc to naprawdę uskrzydla. Możliwość niesienia pomocy ludziom, możliwość wy... ujawniania, wyciągania na światło dzienne spraw, które miały być ukryte. Miały być zamiecione pod dywan. Dlaczego w ogóle postanowiła Pani zostać dziennikarzem śledczym i czy już wtedy zdawała sobie Pani sprawę z zagrożeń, które niesie za sobą ten zawód? To był troszeczkę przypadek, hmm, bo... Po prostu zaczęłam pisać zaczęłam od wywiadów. Zaczęłam pisać jakieś informacje dla gazetki niezależnego zrzeszenia studentów. A potem już potoczyło się już w poważniejszych pismach, w dziennikach i pierwsze takie moje próby dużego dziennikarstwa. Miały związek z obalaniem rządu Jana Olszewskiego wtedy, kiedy była tak zwana noc teczek, kiedy agenci postanowili obalić rząd, który ujawnił ich. I tak się stało. No, i tak już, jak już weszłam w to, w to dziennikarstwo śledcze, to stwierdziłam, że no nie będę na przykład zajmować się pieskami albo podróżami, co byłoby piękne, miłe i pewnie też pożyteczne. Albo kulinarnymi programami, co jest bardzo modne. I te pewnie też pożyteczne. Ale do tego nie trzeba jakiegoś samozaparcia i do tego nie jest potrzebna odwaga. A myślę, że ludzi, którzy będą chcieli wstanąć Twarzą w twarz y, 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 właśnie z ludźmi skorumpowanymi albo z ludźmi, którzy powiązani są z y, resortem spraw wewnętrznych, to tych jest mniej. Tych takich dziennikarzy jest mniej. No i tak to się stało, że zostałam dziennikarzem śledczym. Y, tematów, które może dziennikarz śledczy podjąć, jest tyle, że gdyby było, nie wiem, pięć tysięcy. Dziennikarzy śledczych w Polsce to jeszcze by nie zdążyli z robotą. Z pewnością jej nie zabraknie na wiele lat, co nie jest oczywiście dobrym prognostykiem, ale na pewno jest zachęcające do tego, żeby jednak wytrwać na stanowisku. A w jaki sposób zmieniło się Pani podejście, czy może uczucia, odczucia, porównując? Początek pani kariery jako dziennikarza śledczego a już teraz. Ja tylko widzę pewne mechanizmy, które były kiedyś wykorzystywane i są te obecnie wykorzystywane do tego, żeby y, wsiać zamęt informacyjny, żeby wypuszczać fake newsy. Tak naprawdę, na przykład, sprawa fake newsów. To od niedawna została nazwana po imieniu. Kiedyś nie było słowa fake news. Nie było. A mimo wszystko dezinformacja była powszechna. Właśnie myślę, że w okolicach 90, początku lat 90. zaczęły pewne mechanizmy związane z dezinformacją być konstruowane i z powodzeniem są teraz wcielane w życie. To są. Nawet te same grupy osób. O tyle jest w tej chwili prościej, że na początku lat 90. na przykład nikt nie ośmieliłby się powiedzieć o Adamie Michniku i gazecie wyborczej, że sieje dezinformację. W tej chwili to już jest oczywiste, że ta gazeta była narzędziem politycznym w rękach określonej grupy osób. I niestety narobiła bardzo dużo bałaganu w głowach ludzi. Inne media, które powstały po latach, na przykład TVN, zatrudniają ludzi, którzy byli wychowani na gazecie wyborczej i którzy te wszystkie mechanizmy, które gazeta wyborcza stosowała, te triki socjotechniczne, które stosowała w stosunku do swoich czytelników, teraz wykorzystują na antenie. Więc o tyle to jest prostsze, że już wiemy, kto jest po jakiej stronie i jaki system wartości prezentuje, czy reprezentuje. I już wiadomo, kto jest po prawej stronie. Mówię nie po prawej w sensie politycznym, tylko po stronie prawości, tak? po, tych, po, po stronie ludzi prawych. Więc to jest prostsze. Natomiast trudniejsze jest to, że o wiele łatwiej jest rozpowszechniać y, fake newsy, o wiele łatwiej jest kogoś szkalować, bo istnieją media społecznościowe, istnieje internet. I rzucenie na kogoś y, kalumni powoduje, że zanim ten y, oszkalowany zareaguje, ta dezinformacja, to kłamstwo już się zakorzenia w przestrzeni i z tym jest walczyć bardzo trudno. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że jednak panuje tutaj bardzo duża nierównowaga w przestrzeni publicznej na korzyść tych, którzy są zainteresowani rozpowszechnianiem kłamstw i dezinformacji w Polsce. A to oczywiście ma swoje bardzo proste uzasadnienie. Polska jest krajem, który, w którym się ścierają przeróżne grupy interesów, zwłaszcza niemieckie i rosyjskie, i bardzo wielu polityków a, oraz związanych z nimi mediów y, wspiera te działania, które sprzyjają albo Berlinowi, albo Moskwie. Albo jeszcze dalej Brukselin, ale Bruksela to jest poniekąd również Berlin. Czyli yy, mówiąc krótko, bardzo wiele grup interesów jest zainteresowanych tym, żeby tę Polskę, która ledwo zaczęła stawać na nogi twardo i zaczęła coś znaczyć na arenie międzynarodowej, yy, trzeba rozhuśtać. Trzeba wprowadzić jak największy chaos. Mamy wojnę za wschodnią granicą, która ten chaos jeszcze potęguje. A taki kraj, który jest rozbity wewnętrznie, w którym panuje chaos, w którym są sztuczne konflikty budowane, bardzo łatwo jest później kontrolować. Ro dokonać rozbioru, ale nie w sensie dosłownym tylko podzielić w sobie poszczególne. Interesy pomiędzy te, te, właśnie grupy interesów, czyli mówiąc krótko, między rosyjskie grupy interesów i, Berlin, i niemieckie grupy interesów, rozparcelować. My na przykład weźmiemy y, sprawę energetyki, wy weźmiecie sprawę wojska, jeszcze ktoś tam weźmie to, rozparcelowane pomiędzy, pomiędzy te grupy interesów i Polska już w tym momencie przestaje cokolwiek znaczyć. Temu trzeba przeciwdziałać. Pani redaktor, jaką radę dałaby pani młodym studentom, którzy chcieliby właśnie zostać dziennikarzami śledczymi, ale obawiają się tego, tych konsekwencji, jakie niesie za sobą ten zawód? Przede wszystkim sprawdzać bardzo dobrze informacje. Jeśli mamy dobrze sprawdzone wszystkie fakty, jeśli mamy rozmówców. Świadków, źródła informacji, dokumenty, to nie musimy się bać nawet długotrwałego procesu, bo prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw i prędzej czy później będzie wygrana na, na końcu tego procesu. Nie można dać się wciągnąć w grę. To znaczy, część dziennikarzy dosyć naiwnie, Łyka, że tak powiem, bezrefleksyjnie podsuwane im materiały. Nie wiedząc o tym, że stają się narzędziem do nagłaśniania pewnych spraw, które komuś leżą, znaczy które, na, na, na których komuś zależy, żeby nagłośnić. Stają się po prostu marionetką w rękach grup interesów. Do tego nie można dopuścić. I nie można też dopuścić do myślenia takimi kategoriami. Że co będzie mnie czekało, jeśli ja dany temat podejmę, bo to paraliżuje. A tamta strona, to znaczy, ci wszyscy, którzy są po stronie po czarnej stronie mocy, czyli ci wszyscy trefni biznesmeni, ci trefni politycy, ci trefni przedstawiciele służb specjalnych i tak dalej, oni chcą, żeby dziennikarze byli zatworzeni. Nieważne czy jest powód czy nie, po prostu dziennikarz trusia <noise> yy, będzie łatwy do okiełznania. Będzie łatwy do okiełznania. Nie można dopuścić do siebie takich rozważań, co mi się bardziej opłaca. Może nie ujawnię tej informacji, którą mam, o aferze jakiejś, bo dzięki temu ciszej będziesz, dalej dojedziesz jest takie powiedzonko. Chyba rosyjskie. Ale to nie o to chodzi. W naszej sytuacji, w tej chwili, wszyscy powinni głośno mówić. Jeśli wszyscy dziennikarze będą głośno mówić, to im się nie zamknie ust. Im więcej będzie odważnych dziennikarzy, tym więcej będzie e, prawdy w przestrzeni publicznej. I choćby nie wiem, kto jak się starał, to tego nie powstrzyma, tej lawiny. Dlatego Młodym dziennikarzom życzę tego, żeby mieli w sobie odwagę i nie dali się zastraszyć. Dziękuję bardzo za ten wywiad. Moim dzisiejszym gościem był redaktor Anita Gargas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sim Radio.